Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Historyczna rola organizacji proobronnych to temat naszego dzisiejszego programu. Naszym gościem jest pan Marek Matuła, inspektor Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego i komendant główny tej organizacji. Witam serdecznie, panie inspektorze. Witam, dzień dobry. Historyczna rola strzelca w odzyskaniu niepodległości. Panie inspektorze, jak to się przedstawia? Bo warto tutaj chyba sięgnąć do początków, do źródeł. Zawsze warto sięgać do źródeł, do początku wszelkich idei, wszystkiego. No, w przypadku, jak pan wspomniał, organizacji takiej jak Strzelec, no to są lata przed I wojną światową. Ze względów czysto organizacyjnych, no wiadomo, że najbardziej Polacy najwięcej swobody mieli w Galicji, więc Strzelec praktycznie powstał tam, chociaż działały też oddziały, znaczy te strzeleckie na terenie Królestwa Polskiego, w zaborze rosyjskim, chociaż to już było bardziej niebezpieczne. Natomiast no, zabór pruski był pod tym względem najbardziej upośledzony, to nazwijmy to. Tam ta idea jakoś nie bardzo trafiła. Początek działalności tych pasjonatów, którzy za własne pieniądze, kosztem własnego czasu, przed zajęciami, bo to większość to byli studenci, lub przed pracą, bo część to była też rzemieślników, wychodzili rano i brali udział w ćwiczeniach. Biegali gdzieś po polach, po lasach, uczyli się musztry, strzelali z tych karabinów, podnosili swoje zdolności od strony, powiedzmy, tej już takiej czysto wojskowej, czystego rzemiosła wojskowego. I robili to pod nosem zaborcy. Robili to pod nosem, ale wykorzystali prawodawstwo austriackie, które wprowadziło wtedy takie organizacje jak Związek Strzelecki. Austriakom chodziło bardziej o organizacje takie, no, że strzela w wolnej chwili. Natomiast nasi zrobili z tego quasi wojsko. No ale wykorzystali po prostu dobrze tą okazję. No i chwała im za to, prawda? No i gdy w 1914 roku rozpoczęła się wojna, zwana później Wielką, niewielu tych naszych strzelców trafiło do wojska i na front. W sumie oblicza się, że przez formację typu strzeleckiego przeszło około 30 tysięcy ludzi. To nie jest dużo, bo to były milionowe armie, więc tam 30 tysięcy to w ogóle było nieistotne. Ale dla świadomości i dla przykładu było to ogromna i no taka do dziś pewnie nie do końca oceniona no, rzecz i korzyść, bo po latach niemocy Polacy pokazali, że oni potrafią walczyć, potrafią się organizować, ba, potrafią zwyciężać nawet. Czego nigdy nie było przez ostatnie 100 lat, bo zawsze tam musiał ktoś nam pomagać. Natomiast tutaj byliśmy sami. Strzelcy jeszcze bronili swojej takiej odrębności cały czas. Nie chcieli składać przysięgi na rzecz Austrii, na rzecz Prus. Cały czas dochodziło do tych, na powiedzmy, regulaminowych przepychanek. No i zachowali swoją, później legiony, zachowały swoją odrębność. I gdy w 1918 roku wybuchła niepodległość, były już gotowe, wykształcone kadry oficerów, żołnierzy, podoficerów, które bardzo szybko przejęły kierowanie tą armią. Oficerowie legionowi, ale nie tylko, z armii austriackiej też, czy z rosyjskiej, z pruskiej w mniejszym stopniu, bo Niemcy tak nie forowali, żeby Polacy byli oficerami, trzymali raczej podoficerów. Ale ci ludzie potrafili stanąć na czele armii i w 1920 roku no, okazali się niezwyciężeni. Pokonali Sowietów, można było stworzyć niepodległą II Rzeczpospolitą. No, w ogromnej mierze było to dziełem tej pracy organicznej, która rozpoczęła się w Galicji w 1908 roku przez Związek Walki Czynnej, później przez Związek Strzelec, później przez Legiony, a później przez odrodzone Wojsko Polskie. Panie inspektorze, więc ważny był ta mała liczba osób, ale tak jak i przy chlebie, potrzeba jest niewiele zaczynu,
aby chleb wyrósł. Tak. I tak samo tutaj te kilkadziesiąt tysięcy ludzi, okazało się, że to oni zaczęli, bo to tak, gdyby ta pierwsza kadrowa nie wyruszyła, to być może zanim by się inni ruszyli, to być może by już inaczej granice państwa polskiego wyglądały i o ile by w ogóle była Polska. Tak, no pewnie, że zawsze należy unikać takiej, co by było gdyby, prawda, gdyby było, bo to nie jest, no to szkoda czasu raczej. Natomiast bardzo trafnie pan to ujął, że zawsze potrzebny jest zaczyn. Strzelcy okazali się zaczynem, takim, który przyniósł później ogromne efekty. W małych miejscowościach, wioskach, w miastach. Był punktem odniesienia, do którego wszyscy zaczęli się odnosić. I proszę popatrzeć, co zrobiła komuna i Sowieci po 1944 roku. Strzelec znalazł się wśród tych organizacji, o których w ogóle nie mówiono. Ba, niebezpiecznie nawet było się przyznawać do czegokolwiek. I trwało to aż do 89. Inne mogły istnieć, ale strzelec na pewno nie. No świadczy o tym, że wrogowie Polski docenili działania strzelca. Panie inspektorze, taka sytuacja, jedzie strzelec na poligon, no wiadomo, ma już mundur, bo szybko, jedzie prywatnym samochodem, zatrzymuje go policja, rzecz się dzieje w północnej Polsce, gdzie idea strzelca nie jest znana i tłumaczy prawie półtorej godziny policjantom, co to jest strzelec, bo nie rozumieją, no w mundurze, ale pozwolenie od Ministerstwa Obrony jest, no bo nie każdy może nosić taki mundur, tak, taki wzór z oznaczeniami, no i dziwi się ta policja, no ale to kim pan jest on w wojsku? No nie, w wojsku nie jestem. Harcerstwo? Nie harcerstwo, strzelec. Ale co to jest ten strzelec? Więc ta idea, ta potrzeba o tym, aby to mówić, przypomnieć, czyli to, co pan inspektor powiedział, zapomniano, zamilczano w ogóle organizację strzelec. Tak, no nie ma się co dziwić. No, tam, gdzie się ludzie nie spotykają ze strzelcami, no to kojarzą, że to chodzą, do zwierzyny strzelają, że to może coś z myśliwym bardziej związane. No różnie to jest. Natomiast może to w niektórych już tylko sytuacjach, bo jednak wiedza na policji jest trochę większa w tej chwili, bo to jednak to jest dość takie popularne się stało przez te lata ostatnie. Ale rzeczywiście, im więcej słów, im więcej przykładu, tym dla strzelca, a i dla naszego kraju na pewno lepiej. Strzelec był zaczynem i ze strzelca, na podstawie strzelca zbudowano kadry armii, która potrafiła wywalczyć niepodległość, granice i dała, tak jak mówił na pogrzebie marszałka Piłsudskiego prezydent Mościcki, że to Piłsudski, no ale to możemy powiedzieć też, że strzelcy dali Polsce szacunek, moc i granice. I tak chyba zostało. I niech tak będzie. Dziękuję panie inspektorze. Naszym gościem był pan Marek Matuła, komendant Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia.